Dwie suwalskie spółki sięgnęły po prąd produkowany przez lokalne przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Od 1 lipca PEC będzie dostarczał energię elektryczną do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz do miejscowego parku naukowo-technologicznego. Prezesi obu spółek w zeszłym tygodniu podpisali półroczne umowy z przedsiębiorstwem energetyki cieplnej na zakup prądu. Póki co ciepłownicy dobrze sprawdzili się jako dostawca energii elektrycznej do zespołu szkół technicznych. Suwalski PEC produkuje pokaźną ilość energii. Obliczono, że byłaby jej wystarczająca ilość do zaspokojenia potrzeb wszystkich miejskich jednostek i zapewnienia oświetlenia ulicznego. Ratusz i prezesi komunalnych przedsiębiorstw wszelkimi sposobami szukają rozwiązania pozwalającego na obniżenie kosztów funkcjonowania spółek, szkół i instytucji działających w mieście. Jak pamiętamy, mimo kilku przetargów nie udało się wyłonić dostawcy prądu. Jeśli do tego uwzględnimy gigantyczny wzrost opłat, rodzi się poważny problem, a jego rozwiązanie, zdaniem prezydenta miasta, może być tylko jedno. Musimy dążyć do synergii i samowystarczalności energetycznej miasta. Spore nadzieje są także pokładane w przyszłej spalarni odpadów. Ta również ma produkować energię elektryczną. Umowy podpisane w zeszłym tygodniu mają dać odpowiedź na pytanie, czy w długofalowej perspektywie zakup prądu od lokalnej ciepłowni będzie dla miejskich spółek korzystniejszy niż zakupy u państwowego dostawcy.